dzisiaj w Days Gone. Tego tak... O, szlak. Źle pojechałem. Ale patrzcie, jest pułapka. Jest pułapka, a zejdę normalnie z motoru. No chodźcie, chodźcie. Piękne! Dwa headshoty i co? Zasrańca, ale... Nie. Snajper. O kur... A! Kurwa, właśnie chciałem za kamień zajechać. Ale trafiłem go chyba w łeb. Nie wierzę po prostu, że trafiłem snajpera z takiej odległości. O chuj. Oni coś ćpają generalnie. Da, zobaczcie jak on się zachowuje. O. Dobrze, że się nakurwiamy w nocy. Ale! Sniper is down. O-o. To nie są przyjaciele, już widać. Zapraszam do komentowania, lajkowania, miłego oglądania. Siemano, siemano, z tej strony Walczy i zapraszam was do oglądania 10. odcinka gry z serii Days Gone. Chciałem powiedzieć a Plagetale, już by mi się powaliło. Days Gone oczywiście. W poprzednim odcinku żeśmy się udali tu na samą górę, gdzie znaleźliśmy przez nas wykonany grób dla naszej ukochanej, jak i pozbyliśmy się tutaj lęgowiska. To było chyba jedno z najprostszych lęgowisk do tej pory, z jakim mieliśmy do czynienia. Poszło dosyć gładko. A teraz, wracając, robimy sobie dodatkowe zlecenie, gdzie mamy tutaj wyczyścić... wieżę komunikacyjną, dobrze sobie przypomniałem. Jaki tutaj mamy wątek fabularny dotyczący właśnie naszej Sary. Więc wyślę czarny helikopter Niro, ale no to jedno z drugim, bo tutaj jak widzę, widzicie, to jest chyba jakaś przełęcz, może będzie jakoś tutaj przejechać. Teren dosyć górzysty, bo wcześniej to już nam pokazywało górą, ale dobra, dosyć zbędnego pierdolenia jedzie. A, zatankować! Miałem to zrobić, kurwa, pod koniec ostatniego odcinka i zapomniałem, więc tankujemy, tanken. Dlaczego? A... Otwórzcie tę cholerną bramę. Jeden z motorowców. Otwierać. Tak, otwierać, jeden z motorowców. No, tak jak wspominałem, że nie będę robił cięć tutaj jakichś takich dużo pozanagraniowych. Tylko się rozglądam. Dobra, naprawa za 19 dolków też może siedzieć. Gdzie ten nasz motor, żebym znowu nie zapomniał, kurna, że tutaj motor to od razu mi... O, właśnie. Hej, jak tam leci? Od razu dają u mechanika. No, tak jak wspomniałem, nie będę tutaj robił cięć pozanagraniowych, bo dużo rzeczy ciekawych się dzieje. Zawsze coś ciekawszego. No, ale dobra, na razie mamy dzień, więc poza tą sektą tych zjebów, nie pamiętam jak oni się nazywają, nie spodziewam się tu raczej nikogo. Aha, poza wilkami jeszcze. Ale dobra, na szczęście go ominąłem. Nie chcę mi się jakoś na razie marnować amunicji, bo nie wiem jak tam dużo będzie osób tej wieży komunikacyjnej, więc nie wiem czy nie warto oszczędzać na razie amunicję i po prostu dostać się do tego punktu, chyba że po drodze coś nas oczywiście znowu spotka, jakaś pułapka albo jakiś kurna napad, dlatego tak... O, szlak! Źle pojechałem. Ale patrzcie, jest pułapka! Jest pułapka, a zejdę normalnie z motoru, patrzcie. Widzicie? No i co kurwa? Zaskoczony? Zasrańcu? No, zdejmijmy... Zdejmijmy tłumik. No chodźcie, chodźcie. Piękne! Dwa headshoty i co? Zasrańca, ale czekajcie, bo ja jestem ciekaw, co oni mają. Maczeta z noża kosiarki? O kurwa! Zobaczmy. Nie, dobra, pałka z kolcami, widzę, że to lepiej się dużo sprawdza. Bandaż, pełny ekwipunek. Czy ja mam? Nie, ja mam 100%. Dobra, tu to co? Ostrze wieczystych! A, oni wieczyści, dobra, mi się przypomniało. Obrażenia wytrzymałość, dobra, ale ja wolę zostać przy swojej pałce. Dlaczego? Dlatego, że no, mamy to, że możemy ją naprawić.
Więc to jest mega zajebista sprawa, bo cały czas broń białą mamy pod ręką. Ej, czekajcie, bo tu jeszcze dwa ciała. Ej, patrzcie, oni już kogoś wcześniej zajebali. Z motocyklistów. Tu motor stoi. Szkoda, że nie można wziąć jakiegoś swojego motoru. Znaczy czyjegoś. Dobra, co tu mogę zrobić? Mogę to rozciąć? Aha, mogę to rozciąć. Dobra, bo nie wiem, czy to zapisuje plan działania, ale no mam nadzieję, że ewentualnie któregoś pięknego razu się nie wypieprzył. Dobra. O, nawet nawigacja mi zmieniła, jak mam jechać, ale dobra, już jadę. Wow, tędy. Zjechałem trochę z drogi. Trzeba poznawać cały... Ja muszę poznawać cały czas ten świat. Bo on jest naprawdę dosyć spory. Nie, nie, nie. Snajper. Snajper. O kur... A! Kurwa, właśnie chciałem za kamień zajechać. Cholera, cholera. Kurwa, i to w tym samym miejscu, jak któregoś razu już mnie próbowali upolować. Ale trafiłem go chyba w łeb. Nie wierzę po prostu, że trafiłem snajpera z takiej odległości. O chuj. O chuj. O, jeszcze jeden. Ale pięknie. Ale mamy wejście w odcinek. Mówię wam. Tylko kurna, ja mam mało złomu. A mi rozpierdzielili motor. Kurde, laszuszka. Jak bardzo. Czekajcie, muszę zejść z tego. Zejdź z tego. Bo mam trochę złomu. 6%, cholera. Jakoś to ogarnę. Dobra, o! Udało się. Mam jeszcze 4 złomu nam zostało. Ej, muszę tam teraz zjechać, bez kitu. Jak mi się takie coś udało, zdjąć snajpera. No kurde, no nie mówcie, że nie jesteście pod wrażeniem, bo ja normalnie sam bym high five sobie przybił, gdybym nie trzymał pada w rękach. Ale no aż muszę tam jechać. O, tu mamy jeszcze jakieś ciało. No i mi było. A, no to tak, ja jego też zdjąłem. Dobra, złom. Jaką masz wiadomość? Złom. Dobra. Czekajcie, bo tutaj widać, że jeszcze coś jest chyba. Dobra, zostawmy może na razie tutaj motorek. A tu w ogóle jest kolejny obóz. Dobra, załóżmy tłumik. Kurna! I zobaczcie, nagle z... Mieliśmy robić coś innego. Cholera, zauważyli mnie chyba. A, to są ćpuny jakieś. Dobra. Trzeba ich jakoś załatwić po cichu. Ja muszę mieć dobrą miejscówę. Ta wygląda na dobrą. Jestem ciekaw, gdzie ja rozwaliłem tego ich snajpera. To chyba ten. Nie. To jednak nie ten. Dobra, jednego mniej. Bo boję się, że ten z góry go zauważy. Oni coś ćpają generalnie. Da, zobaczcie, jak on się zachowuje. Dobra, ustaw mi się ładnie, misiu pysiu. Ja chcę jeden precyzyjny strzał ci oddać. Ten pusty czerep. Piękny! Headshot! Wow! Ale mamy dzisiaj moc, kurwa! Jebani wieczyści. Zabiję was. Co do jednego. No, powiem wam, że naprawdę idzie nam na razie tfu. Dobra. Tfu. Bo zaraz coś odwalę głupiego. O kurwa. Ale gościa nabili na pal. Dobra, bo tutaj jest ich troszeczkę więcej. Co oni ćpają? Kurna, to jest ciekawe. Dobra, rozejrzyjmy się po tych ich obozie. Aha, tu... Co, gdzie ktoś mnie zauważył? Co to było? Aha, tutaj! To i se na bramie i se ćpie. Dobra.
Łatwo. Tam jest dwóch. Wolę se spowolnić. Nie no, ale mamy wenę dzisiaj. Strzelecką. Dobra, nie. Na razie się powstrzymajmy. Kurde, aż nie wiem, czy ja nie będę musiał wrócić do... Oj, ktoś mi tu przebiegł. Tak. Poszedł, zobaczył ciała. Niedobrze. Ale szybko go też zlikwidowałem, więc elegancko. I wszystko po cichutku. Normalnie. Kolejny teren, Niro. Ciekawe. Ale pięknie to rozjebałem. No, przepraszam, ale no po prostu muszę wam powiedzieć, no jestem przekotem. Przekotem. Jak ja to zrobiłem pięknie. Dobra, ktoś jeszcze? A, o cholera. Dobra. I ośrodek mi... O, tutaj mamy jeszcze kogoś. Kręci się, kręci się. Gdzieś tutaj. Gdzie jesteś? Nie, wyłącz, wyłącz, wyłącz skupienie. Gdzie ty jesteś? Pilnujesz tamtej bramy? Ojej, szkoda by było, jakby ktoś cię zaatakował od tyłu! Dobra, co tu masz? Akacza, nie chcę akacza. Dobra, odetnijmy na pewno. No nie chcemy wzywać nieproszonych gości ewentualnie. Ale nie, no po prostu ja jestem z siebie gigadumny. O nie. Dobra, a to zombiak, to na wyżerkę przyszedł. To nie, to nie chcę wpierdzielać ciała tych zjebów. No właśnie, się zastanawiam, czy jeszcze przypadkiem może... O, właśnie. To on się... Co, on się modli? Tak jakby. Ale chyba został on jeden. Bo nie widzę tutaj jeszcze... Czy on się modli do trupów? Czy ja dobrze to widziałem, że... Za bramą stoi sobie truposz. Świrus. I on się modlił do świrusa? Ale posrani oni są. Naprawdę. Bandaż, max ekwipunek. Dobra, no w sumie... Bo bardziej potrzebuję teraz złom i amunicję. No i właśnie dlatego nie chciałem robić za bardzo cięć w materiałach. Jeśli chodzi o Days Gone, bo tutaj dużo... Co tu się odwaliło? Egzekucję komuś tu zrobili. Patrzcie, ale kurnie. Są chorzy ludzie, to są jacyś... Ja nie wiem, nie reformowalni totalnie. Dobra, tu mamy agregat. Dobra, tylko zanim odpalimy agregat, oczywiście rozejrzyjmy się. Butelka, dobra. Dokładnie się rozejrzyjmy. O, tu jest szmatka. A, dobra, tylko że ja mam wszystkiego. Dobra, to jak mam wszystko. A, no tak, tylko że wytwórzmy co możemy. Może tak. Użyj. Aha, więcej już nie mogę wytworzyć. Bełty ewentualnie. 9, okej. Okay. No to to za bardzo to nic mi nie dało. Tu mamy kolejny. Jezus, ale porusz... Teraz pytanie, ja się zastanawiam. Czy ci sekciarze tak porozwalali tych ludzi na pół? Czy to jest jednak, że tak powiem, zasługa zombiaków? Ale chyba z tego co ja widzę, to wydaje mi się, że to chyba zasługa zombiaków jest. No nie wydaje mi się, że chociaż oni też są posrani, próbowali podpalić buzera palnikiem, więc... Dobra, gdzieś tu widziałem głośnik, tu jest, dobra, trzeba to odciąć. Żeby nie zwabić tutaj świrusów. Dziękuję bardzo. Przyjdziesz tu? No to chodź. No to jest ta, co tam ją zostawiłem, żeby zeżarła go. Ale dobra, już ją. Jedną to możemy utłuc. Kolejne trofeum. Dokładnie, liczą się też trofea. Dobra, i jeszcze gdzieś jest. No tam jest jeszcze. Czekajcie, jak to idzie. To mogę jakoś odciąć od siebie. A, tu jest, okej. Jeszcze jeden. Nie zauważył.
Czekajcie, bo to trzeba popatrzeć tak, jak te linie idą. I tak, tam na posterunku odcięte, tam jest chyba jeszcze jakiś posterunek był. Mi się dobrze wydaje. Tu sobie zrobili posterunek. Tak, dobrze mi się wydawało. Wiecie, wolę nie ryzykować, żeby tutaj mnie zaraz, bo się robi już jest noc generalnie. Jezus, jak tu szybko w tej grze zapada noc, dzień. Strasznie szybko. Dobra, maczeta. Okej, okay, tutaj mamy, tu mamy. Strasznie dużo rzeczy. Bomba dymna. Tak pozostawianych. Kurna, że my nie możemy więcej tego jak ekwipunku. Koktajl medyczny. AK, ale no to tak jak mówiłem, kurna, ja źle zrobiłem, że wykupiłem w zeszłym odcinku snajperkę. Za co sam siebie rugałem strasznie. No ja wiem, że błędy się będzie popełniało. Prąd nie działa. Tak, prąd nie działa. Dobra, kanister z benzyną gdzieś widziałem. Oho. Dobra, spróbujmy to zrobić po cichu. No tak dobrze idzie. No właśnie, i się budzą. Dlatego trzeba szybko ich eliminować. Żeby mi tutaj nie podchodzili. Dobra, gdzie ten kanister z benzyną ja widziałem? Ja zastanawiałem, czy sobie jednak może auta nie auta, kurwa, motoru nie zatankować. Co ja pieprzę, jakiego auta? Kurda. Czekajcie, bo się zamotałem. Oho, już słyszę następnego. Jeden kanister z benzyną. Ja żebym go widział. Tu coś stoi, ale nie mogę tego wziąć. O, to ciekawe. Tutaj też na maksa. O. Tu ciała wywozili. Ej, bez kitu, widziałem kanister z benzyną, zgubiłem go. Jaki ja jestem ciemniak. Z głowa mała. Gdzie ten kanister? Dobra, muszę się rozejrzeć dokładnie. Na pace go widziałem? Nie. Tu jak się rozglądałem, gdzieś widziałem kanister. Musi gdzieś być, bo muszę uruchomić przecież generatory. Tam jest, kurde, za przy śmietniku. Benzyna. Dobra, leję. Mam nadzieję, że chyba wszystkie odłączyłem. Dobra. Weź to, upuść po prostu. Dobra. To co, odpalamy? No ryzyk fizyk, jak coś zapomniałem, no to dupson będzie. Uszkodzony. No nie żartuj. No i proszę. Jeszcze pewnie to złomu będzie mnie kosztowało. Dobra. No i to ja rozumiem. Cholera, to mi ich wszystkich ściągnie na głowę. Kurwa, o tym zapomniałem. O chuj, którędy to idzie ta linia? Tu. Cholera, bardzo źle. Dobra, ja już widzę, że mam przesrane. Przesrane, ale mam przesrane jeszcze. Jeszcze nie wiem jak bardzo. Motor mam dosyć daleko od siebie. Trochę ich tu poschodziło. Dobra, jedynie co zostało mi tu się bronić. Jakoś. A ja nie wiem, czy oni jakoś inteligentnie tu powchodzą. Na razie widzę, że latają jak głupi. Ale idealnie, ale się idealnie podstawili. Szybko, Mołotow. Szybko. No jakbym tego nie wykorzystał, to bym był po prostu totalnym... Kurwa, teraz nie wykorzystałem, ale dobra, to jeszcze jeden może Mołotow. Jeszcze jeden, niech się smażą. Dobra, ja nie wiedziałem, że to tak jakoś z sunia pójdzie. Myślałem, że oni tutaj ruszą po prostu na mnie tak, że ja tutaj nie będę miał jak się normalnie osłonić. Jeszcze temu headzika ładnego. Esunia.
A, bo tam jest jeszcze jeden. Do rozwalenia. No tak, ale ja tam nie przejdę teraz. Czyli ten głośnik uratował mi dupsko, tak szczerze powiedziawszy. Oj. I to tak... Kolejny mikrorejestrator Niro. Cześć, mam się zastąpić. Nie wiem, co to tego w końcu, kurwa. Jezu, padam na twarz. Przegapiłem coś? Ta, nie uwierzysz mi, ale rano przyłaziła tędy jakaś pieprzona pielgrzymka. Że co? Co ty w ogóle gadasz? No pieprzony kult, północy, goście z ogolonymi łbami. Niektórzy nieźle pochlastani. Cały konwój wypełnionych sekciarzami vanów i ciężarówek. O, rady. Widziałem już tych klanów. Śpiewali jakieś pod coś o ukorzeniu, byciu wolnym, tak. Podążaniu ścieżką. I tak. Mówią na siebie wieczyści. Spoczywaj wiecznie. Mają Mesjasza, co myślisz, że to wszystko to czyni? Skupić się. Gdzie muszę się skupić? Na południe. Więcej nic nie wiem i gówno mnie to obchodzi. No dobra, baw się dobrze. Okej. Po chuj, on to nagrywa. Okej, jak widzicie... W sumie teraz to... Ten megafon dał mi troszeczkę do myślenia. A co mi dał do myślenia? To, że może nie zawsze warto... wszystkie megafony rozwalać, bo zobaczcie, tego jednego nie rozwaliłem i on uratował mi totalnie dupsko, bo te wszystkie świrusy skupiły się totalnie na jednym. Czyli równie dobrze bym znowu mógł otworzyć chyba drzwi. Gdzie ich jest tutaj? Dobra, wytwórzmy samolotowa i po prostu im jeszcze raz zafundować odpalonko. A generalnie z tego miejsca to mógłbym ich powystrzelać. A nie, oni kurwa mogą tu wejść. Oto się zaskoczyłem. Ja myślałem, że oni nie mogą wchodzić tam, gdzie, wiecie, są jakieś pomieszczenia. Chociaż z jednej strony to by było mało logiczne, dlaczego oni mogliby nie wchodzić. Co, wchodzisz? Wchodzisz czy nie? No, dobra, pięknie. Kolejne trofea zebrane. Dobra, co prawda mam 15 amunicji, to jednak... O, a dobra, może się prześpimy. O Jezus. Żeby był dzień po prostu. No, widzicie? Tak, i podczas tego, no, wybrałem sobie... A, nie mogę spać, kiedy podniesiono alarm. No tak, mimo tego, że pozabijałem wszystkich, no to jednak ten megafon cały czas deprymuje to, że nie mogę. Dobra, no to wracamy się do naszego motorku. Wziąłem skupienie, bo strasznie dużo z tego ostatnio korzystamy. I to mi bardzo pomoże w dalszej części gry, chociaż wytrzymałość jest ważna. Zdrowie, powiem wam, że tak średnio jest na razie dla mnie interesujące, tak jak w większości grach, dlatego że no tutaj mało też do nas strzelusiają. Zombiaki, no to jak to zombiaki? Oho, coś tutaj się dzieje. Okej, okay, bo ja nie wiem... Nie wiem... Dobra, wiecie co? Ja zdejmę sobie tłumik, bo mi tłumik będzie potrzebny. Dobra, wziąłem troszeczkę na siebie. O kurwa, nawet większość wziąłem na siebie. Nie wiem, czy to był mądry... Dobra, tu podpaliliśmy. Nie wiem, czy ich w ogóle uratowałem. Tych ludzi. Dobra, aha, tu jeszcze trzecia do kompletu leci, tak? No chodźcie, chodźcie, chodźcie. Teraz mam... Kurde, blade, ale zepsułem! Dobra, przeładuj, 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 przeładuj. Aj! Kurna, kondycji mi zbrakło.
Dobra, pięknie. Kondycja, 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 kondycjo. Wracaj, wracaj, kondycjo. A, bo ja mam w ogóle chujowe leczenie. O, kurwa. Ja nie zwróciłem uwagi. No i pięknie. No dobra, tylko że nie udało się chyba uratować tych ludzi, którzy tu byli. Tak mi się wydaje, bo tutaj no, była strzelanina. Dobra, apteczka to, granat odłamkowy zyskaliśmy. No niestety, nie udało się uratować tych ludzi. Pytanie, czy to byli w ogóle dobrze nastawieni ludzie, czy to nie byli... chociaż? Bandaż, masz pełny ekwipunek? No to nie, no to jak mamy pełny ekwipunek, no to już nie mamy. Dawaj ten bandaż. No i pięknie, ale żeśmy tutaj... Ale w ogóle siejemy spustoszenie w tym odcinku. No kurwa, zaczyna mi się naprawdę coraz bardziej ta gra podobać. Jest rewelacyjna, nie ma nudy. Co prawda pewnie później będę gadał, że jest pewnie powtarzalność, że cały czas pułapki, zombiaki czy tego typu rzeczy. Ale naprawdę na ten moment jestem bardzo zadowolony. I ja nie wiem czemu... Ja sam tak czekałem prywatnie, żeby zagrać długo w tą grę. Jest zajebista w chuj, podoba mi się. Dobra, tylko tak, teraz mamy noc. Cele zleceń to mordercy, którzy są poszukiwani przez ocalałych z obozu. Tak, aby ukończyć zlecenie, odzyskaj swój cel i wróć do obozu z dowodem jego śmierci. Okej. Czyli tak jak mieliśmy czapkę... Pierdalej. Tak jak mieliśmy czapkę... Lukasa? Oho. Kurwa. Szlak. Nie wiem, czy to był dobry. Ale może zrobimy tak, że ściągniemy na nich zombiaków. Kurwa. Mówiłeś, że ma bliznę, ale znaczy. Może coś więcej. Szlak. Dobra, na razie. O, dobra, tam widzę, mamy drzewko. Bez odbioru. No tutaj będziemy mogli wziąć na kuszę, na bełty. Dobra, troszeczkę źle do tego podszedłem. Musi być na tej wieży na górze. O nie, a nie, przyłącz, dobra. O nie, ktoś dostał! Dobra, tam jest mój cel. Jest oznaczony, dobra. Pytanie, czy on będzie mógł mi uciec, wiecie. To by było też ciekawe, że wiecie, jak oni czuliby presję, że ktoś na nich poluje, to że uciekną, nie? Siadają gdzieś tam, mają z tyłu obozu jakiś mutur albo inne dziadostwo. O! Dobrze, że się nakurwiamy w nocy. Ole! Sniper is down. Znaczy to, że jest down, był downem, no to swoją drogą, nie? Dobra. Ale nam to idzie po prostu epicko dzisiaj. Czekaj, czy przez siatkę go... Szkoda, że nie ma tu licznika. Ilu jeszcze zostało, nie? Okej. O kurwa. Myślę, że wpadniesz do Hot Springs, żeby się trochę zabawić. Co nie? Dobra. To by było na tyle? To już wszyscy? Serio? A, to chyba są wszyscy. Został mi tamten jeden ziomek. Ja tego zgnata już postrzelę. Na górze jest. Patrzcie, on ucieka. O kurwa! Ja myślałem, że on tutaj jest sam. Dawaj go. Dobra, leczonko. O szlak. Dawaj leczonko, szybko.
Kurwa, ten tu z CKM-a do mnie strzela. Ale normalnie sieka. Dobra, jeszcze jeden gdzieś jest. Szybko. O, masz. A czemu nie mogę... O, dobra. Kurde, dobra, jest. Headshotik, pięknie. Nice. Żelaznego zęba, nie? O, cholera. O-o. To nie są przyjaciele, już widać. Czekajcie. Umik. Nie przyłącz. Kurwa. Kurna, a bo oni kaski mają, no tak. Ten... Ten jak się zbagował w ścianie. No strzelaj se, strzelaj, strzelaj. O kurwa! O cholera! Dobra. No tego się nie spodziewałem. Dobra, ja widzę, że tutaj to trzeba inaczej z nimi. Dawaj może tego olbrzyma, pobawmy się nim. A, trójkątem, dobra. Zapraszam, kurwa. Po kolei. Wiedziałem, jaką pukawkę wziąć. Co prawda mam tylko jeden nabój. Nie? To wy wychodźcie. No to dawaj. No, gdzie jesteście? Ja cię nie widzę. Gdzie jesteś? Wyłaź! Gdzie oni się schowali? Oni wyglądają jakby byli pode mną, ale ja nie chcę wychodzić pierwszy. A dobra. O! Dobra, taki jesteś? Dawaj go pałą! Jest! Nie macie szans z nami! Ale żeśmy całą bandę rozpieprzyli. Ale to było dobre. Nie no, genialny odcinek. W moim wykonaniu to jest chyba najlepszy odcinek Days Gone od samego początku. Ale żeśmy ich porozpierdalali elegancko. Wszystkich. Trochę zaskoczyłem się, znaczy kurna, nie wiedziałem, że jak mają kaski, to że trzeba do nich będzie kilka razy napieprzać. Ale daliśmy radę. No z olbrzymów to ładnie ich pościągaliśmy. To było coś rewelacyjnego. Dobra, no to co? Uzupełniamy zapasy, czyli latamy tu dookoła teraz. Czy coś masz? Ty masz gorszą pukawkę ode mnie, więc w dupę se ją wsadź. Wracamy na górę, bo tak, najpierw muszę wziąć przede wszystkim mój karabin. Kochany, cudowny. O tak, leży tutaj. Ale olbrzymna udaru dostałem. Na bliski dystans jest w porządku, naprawdę jest rewelacyjną bronią. Polecam, ale to chyba we wszystkich grach wszystkie shotguny tak mają, więc no nie odkryłem Ameryki. Co tu mamy? AK, ale kurna, ja nie chcę tego AK-cza. Chyba że do szafy, żeby go schować, kurna, no to wtedy tak. Ale to nie chcę zostawać bandaż pełny. Nie chcę, wiecie, zostawiać ekwipunku, nie chcę zostawiać tej broni tutaj, tej genialnej, naprawdę. Ten karabin chyba myśliwski to jest, on jest rewelacyjny. To prawda jednostrzałowy, bo jednostrzałowy, ale jest genialny, uwielbiam go. Dobra, teraz tak, dobra, rozejrzyjmy się po prostu tylko tutaj. A, ze drzwi mogę zamknąć. Co tu mamy? Młot, nie chcę młotu, złom, mamy pełny. Kurwa, wszystko mamy. Dobra, open mnie to. Dobra, nafta z butelką. Motor, a to nie jest nasz motor. Ej, możemy wziąć sobie ich motory? Ale jakieś dojechane one są, nie chcę z tego, złaść z tego gówna. A nie, 100% niby. Ale to, właśnie, ale to jest to, co pytałem, czy możemy, szkoda, że nie, to co mówiłem, że szkoda, że nie możemy wziąć sobie po prostu ich motorów, innych i się przejechać, nie? Ale widocznie można, tylko że
Nie wiem, czy to jest jakaś sabotuj. A pewnie, że nie odpali albo coś. Chociaż skąd ja mogę... A, po prostu jest rozpieprzony motor. I zaraz złomu dostajemy za to, bo mamy pełny złom. Dobra, wiecie co, to jak już żeśmy rozpieprzyli wszystko, no bo trzeba wrócić i zdać nasze rzeczy. Jeszcze tutaj chciałem zobaczyć, jak tu zdjąłem tego snajpera. Niby tu nic nie ma. A, jest. Jest karabin snajperski. No, i po co ja, kurwa, głupek? Przebijalność pocisków. Niektóre rodzaje broni są tak potężne, że jeden wystrzelony z nich pocisk jest w stanie przebić kilku wrogów. Kiedy używasz karabinu snajperskich, potężne spróbuj ustawić się tak, aby na linii... No to tak, tylko że to jest chyba ten sam karabin, kurwa, który ja sobie kupiłem. Dobra, strzelmy w motor. Zobaczmy, jak to się w ogóle zachowuje. Dobra, dym poszedł. Celujmy może tak w bug. Bug gdzieś będzie tutaj. Bardziej chodziło mi o to, że chciałem, żeby to wybuchło. I muszę jeszcze jednak chyba zaeksperymentować jedną rzecz. A generalnie taką, czy jak ja bym wziął tą snajperkę, to czy kuszę będę miał w szafie? To też pytanie do was, widzowie. Jak możecie mi odpis... O, tam jest jakiś ciemny dym. Tam coś się będzie działo. A to gdzie to prowadzi? Kurwa, niby na moją drogę. Chociaż nie, pytanie, jak daleko to jest. Więc to pytanie też do was, widzowie. Jakbyście mogli mi napisać, bym się bardzo chuj ucieszył. Czy to coś daje? Znaczy, czy zostaje mi ta broń w szafie później? O, ucho rojaka, dobrze było za... A, może w ogóle zróbmy zapis. Przede wszystkim. Dobra, co tam się... Co tam się dymi? Ale to jest... Ojejku, to jest kawałek jeszcze drogi... O nie, to jest szmat drogi ode mnie. Oj. Dobra, kita. A patrzcie, zbliżamy, nawet nam minimapka pokazuje, że tam jest ten... strefa Nero. I tam głośnik cały czas działa. I to dobrze, to bardzo dobrze, bo wyjdzie na to, że z całej okolicy wszystkie te świrusy się zbiegną. Więc jest zajebiście w chuj. Piękny wyskok, elegancki. Dobra, pół baku już spaliliśmy paliwa, ale w miasteczku chyba była benzyna, ile dobrze pamiętam. Tu coś mamy? Nie. Przydałaby się jednak benzynka. Macie gdzieś tu benzynkę? Halo, halo. Ja za dolarusie będę musiał kupić. Chyba za dolarusie będę musiał kupić benzynę. I centra... O kurna, ale mi się zbagował. Zniknął mi nagle spod motoru. Chciałem go strzelić. Tego na pewno strzelę. BUM! Haha! Plus 10 do zajebistości. Tak jak kiedyś w NFS-ach było. I BUM następ... O kurwa, nie trafiłem teraz. Dobra, ale no to tutaj już sterta płonie. Hej, ktoś tu jest. Otwieraj! To jeden z motorowców. Jeden z motorowców. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Teraz tak, pierwsza kolejność, mechanik. Hej. Tankowanie, Jezus, ale te tankowanie jest drogie. Kurna, muszę się naprawdę chyba zacząć bardziej zaopatrywać w to, żeby się rozglądać za tą benzyną, niż za nią po prostu płacić, bo jest strasznie droga. Dobra, chodźmy tutaj, oddajmy Adzie Tucker to, co Adzie Tucker należne. I co znalazłeś, skurwiela? Ta, mam też tego żelaznego zęba, jak prosiłaś. Ach, dobra robota. Dick... Zawsze mogłam na ciebie liczyć. Nie mam pojęcia, gdzie zniknęliście z Buzerem, ale dobrze znowu cię tutaj widywać. Kręcimy się po okolicy, Tucker, więc jak czegoś potrzebujesz, wiesz, jak mnie znaleźć. Idź do Alkaja, zaktualizuję ci kredyty. Zajebiście. O, znowu 2%, ale to ktoś mi pisał,
że to dlatego, że użyłem szybkiej podróży, bo miałem też 98 w poprzedniej misji i też miałem 98 i się dziwiłem, dlaczego nie stoi. Ktoś mi napisał, że to przez szybką podróż. Teraz nie zrobiłem szybkiej podróży. Kurwa, dalej nie mam 98. Dlaczego? What the fuck? Jeszcze tak ładnie ich porozkurwiałem wszystkich. Nie wiem, o co chodzi. Czemu 98? Łowca nagród. No okej. 13% tej fabuły. Brak dostępnych zleceń. Dobra, chodźmy do tego Alkeina, to on chyba bronią handlował, dobrze pamiętam? Jak się masz? Tak. Alkej? No, a możemy aha. Muszę, tak. 3100, wow, mamy ładnie. Ładnych kredytów parę, ale teraz tak. Nie, dobra, to chyba nie chcę tego karabinu, bo tak sobie patrzę. Pistolecik fajny sobie kupiliśmy. Nie powiem. Chociaż, nie, chyba bym został przy pistolecie, wiecie? No, tak patrzę, olbrzym jest spoko, znaczy to jest grubasek. Ale nie chciałbym chyba go jako broni pobocznej, bo pistolet też jest dalekiego zasięgu i ma strasznie dużo naboi. Szybkostrzelność, ale obrażenia jak spadają, nie. To na razie to by było, o Jezus, to by było mistrzostwo świata. No i tutaj gówno zrobiłem, co prawda karabin jest dobry, no ale no jednak ja jestem troszeczkę tutaj, działam po cichu. Co jeszcze mogę dla ciebie zrobić? Tłumik na pewno, tłumiki. Dobra rzecz, powinna ci pomóc w sypie. No na pewno, dobra, no i do pistoletu też co możemy uzupełnić. Dobra, nie ruszam się. Dobra, i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi tutaj. Czyli tak, no mamy misję, a już mamy 40 minut ponad. Kurna, czy jedziemy? No pojedziemy. Już przyzwyczailiście się. Chcieliście długie odcinki z Days Gone, to macie. No, będę robił jakieś tam niecałe godzinne. Dobra, to trofea. Oddajmy jeszcze trofea. Loser mówił, że myśleliście o tym, żeby ruszyć na północ. No tak, tak. Jak tylko zbierzemy dość gratów, to się stąd zmyjemy. Tucker zaczyna mi działać na nerwy, wiesz? Cholera. Będzie nam tu brakować twojej parszywej gęby. Ta, chyba twojej jak już. To se chłopaki pogadali. Dobra, mamy kilometr, więc myślę, że jeszcze w tym odcinku powinniśmy to zdążyć machnąć. O ile nie będziemy mieli jakichś przygód po drodze. Prawda, mieliśmy jechać trochę troszeczkę inną drogą i pewnie by było bliżej. Ale wolałem już oddać to trofeum, bo nie wiem, później bym zginął czy coś. A, w ogóle może save'a bym zrobił. Szybki zapis, okej. Okay. Fajna sprawa, że w każdej chwili gdzieś tam, jak nie ma żadnego konfliktu, że możemy sobie zrobić szybki zapis przy motorze, nie? Chociaż tak średnio ufam, bo muszę wam przyznać, że drugi odcinek Days Gone'a musiałem powtarzać, drugi albo pierwszy. Już nie pamiętam. Musiałem o 15 minut ostatnio powtarzać odcinka, bo po prostu coś mi słabo zapisało. Nie zapisało mi właśnie od moto... Nie, to drugi, bo przecież w pierwszym to goniliśmy... Goniliśmy, żeby nam motor oddali. Więc to w drugim odcinku było, że nie zapisało mi. Nie wiem dlaczego, o co chodziło, ale na razie jest okej. Okay. Ale robię jeszcze taki, jak kończę odcinek, robię jeszcze sobie taki zapis główny, bo tak nie ufam do końca. O kurwa, czy będziemy jechać przez tunel? Oczywiście, że będziemy jechać przez tunel, a w tunelu wiecie co będzie? Pewnie lęgowiska. Albo zastawione ten. O kurna, to nie wiem czy dotrzemy w tym odcinku do naszej misji. Może zaczniemy ją w następnym, zobaczymy. Na razie zobaczmy co tu się będzie działo. Oczywiście mógłbym powyłazić. Się z nimi ponapierdzielać, ale wiecie o co chodzi? Że ja mam wszystkiego full. I na razie nie mam potrzeby tutaj chodzić i zbierać, chociaż ja wiem, że oni zaraz gdzieś mi tu powyskakują. O, coś... Za spokojnie to było. Poważnie? Nic? Zero? No jestem w ciężkim szoku, muszę wam powiedzieć. No normalnie aż prawie kopara mi opadła. Dobra, te znaki zapytania to cały czas jakieś wydarzenia, które się dzieją. Czytałem, że jak coś z nimi zrobimy, to spoko, jak z nimi nic nie zrobimy, to też luzik. O, poczekajcie. Tam ktoś chodzi. To z latarką. Nie, jak jest latarka?
Mhm. Aha. I tam jest... Ale tam jest jeden gościu. Do jednego gościa to ja nawet nie będę marnował kurwa paliwa, żeby tam jechać. Te, bez szans. Oczywiście zrobiłem sobie szybki zapis, że przejechaliśmy tunel. Bo jestem normalnie w mega giga szoku, że nic nas nie zaatakowało. To jest... Pierwszy raz, kiedy chyba tak... O kurna! Niektóre rzeczy się nie zmieniają. Ona goni... Aha, dobra, może nie stoimy na środku. Jedźmy po prostu, jedźmy. Oj, to drzewo się zwaliło na drogę. Aha, nie tą drogą pojechałem. Kurde, myślałem, że muszę jakoś to drzewo wyminąć, jednak nie. Aha, a tam już się na mnie czaiła jedna rura. Dobra, zjedźmy sobie tędy. Teraz tędy. Ale bez kitu, podoba mi się ten świat Apo. No, jest genialny. I patrzcie, tu już niby pokazuje, że jest droga, a jest bezdroże totalna. Nic nie ma. I musimy się dostać na autostradę chyba z powrotem. O kurwa! Ty kurwi... O cholera, za późno mi powiedział o tym snajperze. Dobra, nie, może pistolet, dobra, pistolet, bo jest... Pistolet, powiedziałem! Kurwa! Dobra jest. Szlak. Pięknie. Dobra. Zdjęci. Ale no wiecie co? Ja już bym wolał, żeby mnie kurna ktoś zaatakował normalnie tam w tej dziurze. Znaczy w tunelu. Ale jak blisko ten snajper, bo on jest generalnie gdzieś tam. Piękny strzał. O, zdobyliśmy punkt umiejętności. Elegancko. Bardzo dobrze. Zaraz zobaczę, w co możemy zainwestować. Czekajcie. Zabiorę. O! Chciałem powiedzieć, co nie mogę wejść. Kurwa, frajerze jeden. Aha, i ma tą snajperkę. Nie wiem, czy tą samą nie ma, co ja sobie wybrałem. O, proszę. A jak fajnie wstaje dzień, zobaczcie. Jak to się pięknie porusza. Jakby... Jak w rzeczywistości, kurwa. Normalnie się wzruszyłem. Dobra. Wracamy do motoru. Kurna, musimy go naprawić. Pewnie zeżre mi dużo złomu. Nie no, czekaj. Złaź z niego, no musimy go naprawić. 6%. Ja pitole. Nie wygląda najgorzej. Dobra. 6 złomu nam zabrało. Dobra, nie jest, nie jest źle. Nie jest źle. Nie wiem czemu... Kurna, możemy wnosić więcej złomu? To jest kolejne pytanie do was, widzowie. Czy ja coś spotkam po drodze, jakimś, nie wiem, kurwa, plecak, czy cokolwiek, gdzie będę mógł nosić więcej? To też mnie ciekawi. A ciekawe, czy jak nie wciskam gazu, tylko tak się zjeżdżam z górki, to zużywa mi paliwo. Też ciekawe. Boże, ile dzisiaj mam pytań do was, kurwa, jak nigdy. Kurwa, walczy, odpal Wikipedię i kurwa se poczytaj. Tumoku jebany. Oho. No nie, znowu noc. Czemu wszystko tutaj musi się dziać nocą? No ja tego nie czaję, kurwa. Jezus Maria, ja nie chciałem nocy, no. Oni to specjalnie, że zaraz pewnie zombiaki, horda i w ogóle i w szczególe, a dopiero co nastał dzień. No co jest? Jest kolejny śmigłowiec. Dobra, wiecie co? Bo to już... Widzę, że jest 50. minuta nagrania. Możesz ze mnie zejść? Ja tylko poluję na świrusy, buzer, rozumiesz? Trofea to jedyny powód, dla którego tam jeżdżę. Aha, na pewno. Dobra, wiecie co? Bo ja wiem, że ciekawie się zrobiło, bo lecimy za helikopterem. Ale myślę, że ruszymy za nim po prostu w następnym odcinku. Nie chciałem tej misji zaczynać. Myślałem, że będzie po prostu jakiś przestój. Więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to standardowo klikajcie łapeczkę w górę, komentarzyk. No i co? Dzięki, że byliście, oglądaliście. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć! Czytałem, że jak coś z nimi zrobimy, to spoko. Jak z nimi nic nie zrobimy, to też luzik. O, poczekajcie.
Tam ktoś chodzi. Z latarką. Nie, jak jest latarka? Mhm. Aha. I tam jest... Ale tam jest jeden gościu. Do jednego gościa to ja nawet nie będę marnował, kurwa, paliwa, żeby tam jechać. Te, bez szans. Oczywiście zrobiłem sobie szybki zapis, że przejechaliśmy tunel. Bo jestem normalnie w mega giga szoku, że nic nas nie zaatakowało. To jest... Pierwszy raz, kiedy chyba tak... O, kurwa! Niektóre rzeczy się nie zmieniają. Ona goni... Aha, dobra, może nie stoimy na środku. Jedźmy po prostu, jedźmy. Oj, to drzewo się zwaliło na drogę. Aha, nie tą drogą pojechałem. Kurde, myślałem, że muszę jakoś to drzewo wyminąć, jednak nie. Aha, a tam już się na mnie czaiła jedna rura. Dobra, zjedźmy sobie tędy. Teraz tędy. Ale bez kitu, podoba mi się ten świat Apo. No, jest genialny. I patrzcie, tu już niby pokazuje, że jest droga, jest bezdroże totalna. Nic nie ma. I musimy się dostać na autostradę chyba z powrotem. O kurwa! Ty kurwi... O cholera, za późno mi powiedział o tym snajperze. Dobra, nie, może pistolet, dobra, pistolet, bo jest... Pistolet, powiedziałem! Kurwa! Dobra jest. Szlak. Pięknie. Dobra. Zdjęci. Ale no wiecie co? Ja już bym wolał, żeby mnie kurna ktoś zaatakował normalnie tam w tej dziurze. Znaczy w tunelu. Ale jak blisko ten snajper, bo on jest generalnie gdzieś tam. Piękny strzał. O, zdobyliśmy punkt umiejętności. Elegancko. Bardzo dobrze. Zaraz zobaczę, w co możemy zainwestować. Czekajcie. Zabiorę. O! Chciałem powiedzieć, co nie mogę wejść. Kurwa, frajerze jeden. Aha, i ma tą snajperkę. Nie wiem, czy tą samą nie ma, co i ja sobie wybrałem. O, proszę. A jak fajnie wstaje dzień, zobaczcie. Jak to się pięknie porusza. Jakby... Jak w rzeczywistości, kurwa. Normalnie się wzruszyłem. Dobra. Wracamy do motoru. Kurna, musimy go naprawić. Pewnie zeżre mi... dużo złomu. Nie no, czekaj. Złaź z niego, no musimy go naprawić. 6%. Ja pitole. Nie wygląda najgorzej. Dobra. 6 złomu nam zabrało. Dobra, nie jest, nie jest źle. Nieźle. Nie wiem czemu... Kurna, możemy wnosić więcej złomu? To jest kolejne pytanie do was, widzowie. Czy ja coś spotkam po drodze, jakimś, nie wiem, kurwa, plecak, czy cokolwiek, gdzie będę mógł nosić więcej? To też mnie ciekawi. A ciekawe, czy jak nie wciskam gazu, tylko tak się zjeżdżam z górki, to zużywa mi paliwo. Też ciekawe. Boże, ile dzisiaj mam pytań do was, kurwa, jak nigdy. Kurwa, walczy, odpal Wikipedię i kurwa se poczytaj. Tumoku jebany. Oho. No nie, znowu noc. Czemu wszystko tutaj musi się dziać nocą? No ja tego nie czaję, kurwa. Jezus Maria, ja nie chciałem nocy, no. A oni to specjalnie, że zaraz pewnie zombiaki, horda i w ogóle, i w szczególe, a dopiero co nastał dzień. Co jest, kurwa? No co jest? Jest kolejny śmigłowiec. Dobra, wiecie co, bo to już... Widzę, że jest 50. minuta nagrania. Możesz ze mnie zejść? Ja tylko poluję na świrusy, buzer, rozumiesz? Trofea! To jedyny powód, dla którego tam jeżdżę. Aha, na pewno. Dobra, wiecie co? Bo ja wiem, że ciekawie się zrobiło, bo lecimy za helikopterem. Ale myślę, że ruszymy za nim po prostu w następnym odcinku. Nie chciałem tej misji zaczynać. Myślałem, że będzie po prostu jakiś przestój. Więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to standardowo klikajcie łapeczkę w górę, komentarzyk. No i co? Dzięki, że byliście, oglądaliście. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!